Więc jak po prostu czyta takie komentarze, o, że ona jest za młoda, on jest za stary, no to zaraz mi się w kieszeni otwiera, dosłownie. Radio Leska. Nie da się też ukryć, że jesteś aktualnie zakochana. To czuć bardzo w tej piosence, słychać to w tym utworze. Można też przeczytać właściwie w tekście, bo to jest takie wyznanie miłosne. O czym jest ten utwór? Wiesz co, no, ten numer tak naprawdę powstał... stworzyliśmy go z ekipą Wolfhouse i było takie flow w studiu, jak my wszyscy się spotkaliśmy. To było nasze pierwsze spotkanie, więc wiesz, nikt nie spodziewał się nie wiadomo czego, ale naprawdę wszystko tam się zgrało, poczuliśmy tę samą energię i było naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Wygłupialiśmy się, był fun i tak naprawdę ten numer jest po prostu jakby owocem tego dnia, który spędziliśmy na... no po prostu na takim dobrym vibe'ie i wydaje mi się, że głównym celem było po prostu przekazać te emocje i podkreślić taką wolność duszy, nie wiem jak ci to nazwać, bo ten, nie wiem jak ci to opisać, bo ten numer jest bardzo przestrzenny, on, nie wiem czy ty też tak to odbierasz, ale dla mnie on ma w sobie bardzo dużo takiej przestrzeni. Dla mnie takiej lekkości, tak, i takiej ulotności przy okazji. Tak, dokładnie o to nam chodziło, taki miał być efekt końcowy. I uważam, że tak, że słuchać w nim bardzo dużo takiej pozytywnej, dobrej energii. No bo faktycznie byliśmy wszyscy bardzo szczęśliwi podczas tworzenia tej piosenki. No mówię, ta piosenka jest, dla mnie ona jest po prostu bardzo, bardzo miłosna. No ja tak, no wiesz. Zastanawiam też, co tobie artystycznie daje miłość? No bo na przykład Adele kiedyś powiedziała, że nie jest w stanie napisać płyty, kiedy jest szczęśliwa. Ty jesteś aktualnie, tak jak napisałaś zresztą, w najbardziej szczęśliwym momencie swojego życia. No tak i wiesz... No już pewnie i tak wszyscy wiedzą, więc mogę o tym powiedzieć. Płytę pisałam z Jeremim Sikorskim, Kevinem Glejem, moim chłopakiem. Więc tak naprawdę no, z Jeremim się bardzo też zaprzyjaźniliśmy przez czas tworzenia płyty. No i w ogóle cudowne jest też pisanie piosenek z osobą, do której się ma takie emocje. Mówię to o Kevinie oczywiście, że nie został dwuznacznie. Nie o Jeremim. Więc jakby po prostu te wszystkie piosenki mają w sobie bardzo dużo prawdy, emocji. Nie mieliśmy momentu, w którym byśmy po prostu, nie wiem, rzucili jakąś piosenkę, brakowało nam jednego numeru. Nie, każdy numer był przemyślany, każda piosenka opierała się na emocji, na wydarzeniach z naszego życia, więc to naprawdę było dla mnie niesamowite doświadczenie móc pisać po prostu tak prawdziwe teksty. Wiem, że Kevin pojawi się też w teledysku do Cichych Szeptów. No. I tak się, skąd wiesz? No, mam pewne swoje przecieki. I tak się zastanawiam też, czy to jest efekt tego medialnego szumu, który pojawił się w ostatnich tygodniach, że postanowiłaś wyjawić jego imię i nazwisko akurat dzisiaj, czy rzeczywiście miałaś to zaplanowane? Nie, wiesz co, ten numer w ogóle powstał w momencie, kiedy my się poznaliśmy. Ciche Szepty. Więc stwierdziłam, że po prostu trzeba opowiedzieć historię. Skoro, wiesz, idziemy w koncepcję przekazywania prawdy, to zróbmy to należycie. I tak postanowiłam, że po prostu fajnie będzie, jakbyśmy dali jakieś takie symbole, bo to nie jest tak, że wiesz, nie chcę za dużo tutaj zdradzać o klipie, ale to będą dosłownie takie, wiesz, małe przebitki. Ale zależało mi na tym, żeby był, bo jednak ta piosenka jest właściwie o nas. No, tak. Rozumiem. Dobra, to ile piosenek w takim razie na płycie będzie dedykowanych twojemu ukochanemu? No, tak się tylko myślę. No wiesz, my to wszystko razem pisaliśmy, więc... powiem ci tak, płyta się dzieli na piosenki o miłości, które jest zdecydowanie większość, piosenki o takim przełomowym etapie w życiu, który właśnie nadszedł i w sumie trwa już parę lat i to wszystko po prostu podsumowaliśmy. Podsumowaliśmy moje lata kariery. No i będzie też dużo takich mocnych przekazów, mocnych brzmień, że tak, myślę, że tak, mogę podzielić te płytę. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, już czekamy. Natomiast też nie chcę cię jakoś tak bardzo wypytywać ten temat, bo wiem, że udzieliłaś już też jednego wywiadu w związku z premierą tego singla i ujawniłaś tam imię i nazwisko swojego chłopaka. Natomiast tak sobie pomyślałem ostatnio, bo wiem, że wiele osób wskazuje na różnicę wieku między wami. I myślę sobie, kiedyś myślałem tak w kontekście Julii Wieniawy, bo ona też często ma trochę starszych partnerów. Ja ci opowiem historię. Ogólnie u nas jest tak, że ta historia zatoczyła koło, bo moja mama poznała mojego tatę, jak miała 17 lat.
Mój tata wówczas miał 25. Między nimi jest dosłownie taka sama różnica, jak między mną a Kevinem. 8 lat. I tworzą szczęśliwą parę, cudowną rodzinę, mają trójkę dzieci i jest wszystko pięknie, więc jak po prostu czyta takie komentarze, o, że ona jest za młoda, on jest za stary, no to zaraz mi się w kieszeni otwiera, dosłownie. I mam super argument na takie komentarze, więc radzę nie zaczynać nawet. I to jeszcze z własnego życia. Natomiast wiesz, dokładnie. Chodzi mi też trochę o to, czy to nie jest tak, że Roxana Węgiel, jesteś bardzo młoda, masz 18 lat, natomiast bagaż twoich doświadczeń jest bardzo duży. Czy to też właśnie nie wynika trochę z tego faktu, że ty możesz nie do końca się dogadywać na przykład z chłopakami w swoim wieku? No nie, no na pewno nie dogaduję się za bardzo z chłopakami w swoim wieku w ogóle. Z ludźmi w swoim wieku nie mam jakiegoś zbyt dobrego przylotu. Oczywiście są wyjątkowe przypadki. Ludzie, których znam od wielu lat. Mam przyjaciół, rówieśników. Ale tak naprawdę od 5 lat ja się zadaję z samymi dorosłymi osobami. Ja żyję w tym świecie show biznesu. I faktycznie no, to są dorośli ludzie. Na początku jakoś trochę dziwnie się czułam, dziwnie mi było wejść w ten świat, ale później jak już poznałam faktycznie, już poczułam się po prostu pewniej, to zaczęłam spotykać się też na swojej drodze super ludzi i od dłuższego czasu tak naprawdę otaczam się dorosłymi, więc no nie, mentalnie to myślę, że no nie zbyt dobrze się dogaduję po prostu z ludźmi w moim wieku, bo to są czasami zupełnie dwa różne światy. No rozumiem, że to są też pewnie inne problemy, no bo... Tak, to prawda, ale też każdy jest jakby w jakimś takim swoim miejscu mentalnie i wiek nie ma tutaj znaczenia. Mhm. Niektórzy dojrzewają szybciej, niektórzy później. No u ciebie poszło to szybko. Tak. Możesz mieć 20 parę lat i być zupełnie niedojrzałym, a no, ja faktycznie no, spędziłam wiele czasu z dorosłymi, otaczając się właśnie dorosłymi, starszymi ludźmi, więc myślę, że to też z tego może wynikać. No, też ta branża jednak wymaga takiej odpowiedzialności, dojrzałości, więc tak, no, myślę, że na pewno gdzieś tam mentalnie może być trochę inaczej niż w przypadku jakichś twoich rówieśników. Tak, w przypadku rówieśników. Rozumiem.